dobry moi drodzy, witajcie w nowym filmie, witajcie w czwartek. Słuchajcie, dzisiaj będzie bardzo fajny film, bo mamy paczkę. Duża paczka tutaj przyszła, tutaj stoi. O, jest cała oczywiście w pudle po bananach. Ale najpierw, jeszcze tam nie zaglądałam, Jurek coś chyba wyjął, to co jego, nie? Wyjąłeś tą swoją wkrętarkę, tak? Czy co tam było? I słuchajcie, najpierw chciałabym zrobić herbatkę, ale taką herbatkę swoją. Mam tutaj przygotowaną, tak, już to ostatnio robiłam, bo była u mnie koleżanka i właśnie zrobiłam nam coś takiego, ale to musi... Jakby ta herbata była najlepsza już dużo później, nawet jak była chłodna, jak tak bardzo naciągnęła tych wszystkich smaków. Oczywiście w takim dużym dzbanku, mam akurat taki, zaparzyłam herbatę, do tego dodaję tak, imbir, żurawinę. Mam normalnie, kupiłam, słuchajcie, o taką żurawinkę, nie jakąś mrożoną, tylko normalnie w lodówkach, w Waitrose akurat znalazłam. Do tego pomarańcze i powbijam goździki, to będzie nawet tak fajnie wyglądała. Do tego miód, laska cynamonu, czekajcie, imbir, o ile, jeżeli nie mówiłam. Szukałam ostatnio, wiecie, teraz są te różne takie pomysły na, czy na Wigilię, w ogóle na święta, że na przykład można zrobić takie ładne kostki lodu i można zatopić kawałki pomarańczy, jakiegoś rozmarynu, żeby to tak fajnie wyglądało, albo właśnie można taką herbatę świąteczną zrobić i są różne, można, widziałam takie, że na przykład można zagotować te wszystkie składniki i też ten napar będzie bardzo smaczny. Tego już nie próbowałam, to sobie może spróbuję następnym razem. I widziałam właśnie taką zwykłą herbatę, ale w sensie zwykłą, wiecie, jakoś tam, nie wiem, z torebki, czy te takie sypane liście i do tego takie dodatki. Także zabieramy się, niech to troszeczkę sobie naciągnie i potem akurat rozpakujemy paczkę i po paczce będzie można się napić i spróbować. A jaki jest plan na dzień dzisiejszy? Idziemy potem na jakiś obiad. Tak? Tak. Na coś fajnego, pysznego. Także taki jest plan. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, zabieramy się. Najpierw sobie zagotuję wodę. Jestem, słuchajcie. Mam zalaną herbatkę. Niech ona się odparzy. Do tego szybciutko imbir. Żeby z niego też już mogło naciągnąć. A resztę to już można dodać po chwili. O, hop. Będzie intensywna. I teraz tak. Plasterki. Pomarańczowe. Goździczki. To raczej tak, żeby ładnie wyglądało. Mogłabym to wrzucić, ale tak będzie ładnie. Dobra, wyjmuję herbatkę, do tego moje piękne pomarańcze. Myślę, że można by było je przekroić, ale tak będą wyglądały. Ładnie, taka ciemna mi ta herbata wyszła. Ostatnio jak robiłam z takiej sypanej, to była taka przezroczysta. I teraz troszeczkę bym je zgniotła, a tak delikatnie jednak, żeby to było czuć. Zawsze się boję, że mi ten dzbanuszek pęknie. On raczej jest chyba do zimnych napojów, ale... cynamon. No i żurawinka, słuchajcie. Hop. 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 Zobaczcie, jak ładnie wygląda. I do tego miód. Przyznaję, że wyjęłam miód z paczki przed chwilą. O, bo to jest taki dobry miód, a nie taki, wiecie. Taki dobry z pasieki. Uuu, jaki gęściutki. Będzie na pewno pyszny. I do tego, hop, wymieszać i niech sobie postoi. A ja w tym czasie otworzę paczkę, ale pięknie wygląda. O, jak pachnie. Dobra, super. I kot łazi oczywiście. Gdzie ty tam jesteś? Kuna moja mała. Słuchajcie, mamy paczkę, wyjęłam miód, na którym stoicie, stoi kamera, idealna wysokość. I co ja tutaj widzę? Widzę tutaj dużo różnych rzeczy.
borowik szlachetny, to u nas też takie rzeczy można kupić. Ja mam jeszcze grzyby takie, które mój tata suszył jakiś czas temu, słuchajcie. Och, to są w ogóle, słuchajcie, to są jeszcze łupy z Black Friday i nawet jeszcze chyba z wcześniej, także to już trochę było zbierane. Mam, słuchajcie, to jest kasza, kasza do gołąbków, słuchajcie, o których mało kto słyszał. I tutaj jest groch właśnie, o ten. Widać? Taki groszek. To trzeba, to się kupuje na takich ryneczkach, na jakichś straganach, na wagę, bo to raczej w sklepie to takiego się nie kupi. No i patrzę, tak, mamy bigosy. To jest zwykły bigos. Mama zrobiła dla Jurka. Zawekowany. A to jest właśnie chyba ta kapusta z grochem, nie? Tutaj też jest bigos. Nie, podasz mi nożyk. No? Proszę, no nie wziąłem nożyka. Ten, ten z czubkiem bardziejszym takim? O, ten może być. Patrz ile tych, ile grzybków. A tutaj, no tutaj też możemy kupić, takie rzeczy są. To bez przesady. No tak, że tu, tu u nas ja taka paczka kosztuje 3 funty. No naprawdę. Tylko. Co? Oby tylko. No właśnie, to a może być, że te grzybki tutaj pod nie ważą. A, to są... Już, jest armakot, musi wejść. Tak, za zaraz damy jej pudełko w ogóle. To jest tak dobre i my oboje tego używamy, że słuchajcie, jest powtórka. A tutaj widzę, że może jakieś prezenty. Także to. Tutaj, co my tu jeszcze mamy? Ja widzę tutaj susz. Susz. Słuchajcie, widzę śliwki wędzone. To jest duża różnica, jak się kupi taki susz, wiecie, taki na wagę, może nawet nie, taki po prostu paczkowany w sklepie, a jak się kupi właśnie taki na ryneczku gdzieś. Śliwki przepyszne. Jabłuszka, gruszki. Takie prawdziwe, fajniutkie. To będzie na kompocik. A ty wyjąłeś olej? Tak. No to musisz mi go pokazać. No co, olej jak olej. Ja to gdzieś schowałaś już. No nie, ja nic nie chowałam. A, bo no tak, no tutaj stoi przy płynie do prania. Na górze. To jest olej. Słuchajcie, to jest olej rzepakowy. Z pierwszego złożenia. Bo to niektórzy pod tym filmem kilka dni temu sugerowali, że to lniany. Nie. To jest olej rzepakowy. Pachnie? Palony, przepięknie pachnie. To jest właśnie zapach taki. I my to do śledzia, do tych gołąbków, do wszystkiego. To jest taki... Ale właśnie mama pytała, czy podać tego więcej. To ja mówiłam, że tyle nam w sumie wystarczy. No bo to potem, jak już nie ma tych potraw wigilijnych, to już tak ciężko to z czymś zmieszać. Ale to jest taki specyficzny smak świąteczny dla nas. No i co my tutaj mamy, słuchajcie, jeżeli chodzi o Black Friday, to mam kilka kosmetyków jeszcze. To, co mi się udało kupić, bo nie udało mi się wszystkiego zamówić. Bo te, nie wiem czy znacie, Laura Coco Reis, słuchajcie, ona miała kiedyś Laurelle. Potem coś tam się stało i ta Laurella już nie jest jej, ale wypuściła swoje kosmetyki. No i niby, że są to takie kosmetyki w dużym stopniu, prawie w 100% naturalne, tak? Naturalne 99%. I bardzo mnie zaciekawiły w bardzo dobrych cenach, bo kremy kosztowały po 60 chyba 5, maseczki też chyba jakoś tak. No to jaka inna firma ma takie ceny? No generalnie są bardzo fajne, ale tak jak ona się zarzekała, że wszyscy będą mogli kupić, tak, że mają taki duży stan magazynowy na dzień dobry, że dla wszystkich wystarczy. Nie wystarczyło dla wszystkich, bo dla mnie zabrakło. Ale potem wiem, że część wróciła. No i tutaj mam tak, mam maseczkę młodości i to mnie bardzo ciekawi, bo niby jest to maseczka z koenzymem Q10 niacynamidem, ale można to na całą noc zostawiać. Podobno, że wtedy daje najlepszy efekt. Także dzisiaj to będzie grane.
O jest? Nie, chyba nie ma. Słuchaj, za dużo się dzieje. U mnie paski, tutaj tyle kolorów, światełka, za dużo się dzieje. Mam kremy, mi się udało za to kupić, chyba wszystkie. Krem do skóry pełnej życia. Odkryj tajemnicę pięknej skóry, regenerujący krem do twarzy, retinol i malina. Nie mam aktualnie żadnego kremu. I dzisiaj rano skończyło mi się serum z witaminą C. I czy ja tutaj takie zamówiłam? Jak to się nazywa? Odkryj tajemnicę pięknej skóry, tak po prostu się nazywa. No i to mnie też bardzo ciekawiło. To jest ratunek po bezsennej nocy. Krem pod oczy. To byłby taki owocowy zapaszek delikatny. No dobra, zobaczymy. Najbardziej czekałam na piankę, słuchajcie, że wróci. Tutaj mam żel do mycia twarzy z ekstraktem z rumianku, nagietka i lipy. Oni tam też mieli taką piankę, ale ona się wyprzedała bardzo szybko. Nie wróciła jeszcze jak do tej pory, także... no zobaczymy to. To jest do zmywania makijażu, fajnie. Olejek jeszcze mam, końcówkę tego z Kloshi. Ale ten będzie następny. O, i tutaj mam rozświetlający rytuał. Super, bo akurat dzisiaj mi się skończyło właśnie serum z witaminą C. A tutaj też jest coś, też coś rozświetlającego. Także nie wiem, czy to z witaminą C, ale potem sobie przypomnę. To jedno serum, słuchajcie. No i jeżeli chodzi... More moi. Z tego się bardzo cieszę. Z tego się bardzo cieszę. Ale, jejku, jakie tu ładne kolory mamy, ale to wam pokażę nie dzisiaj, w innym filmie. Tutaj mam jeszcze, tak, Le Colette. Udało mi się kupić tą czapkę, słuchajcie. Te ich czarne czapki, które po prostu, one miały chyba, Le Colette miało chyba najlepszą promocję na Black Friday, bo miały minus 30%, z tym, że te rzeczy tak bardzo szybko się sprzedawały, ale one cały czas uzupełniały stany magazynowe. Tutaj mam metkę, zobacz, dobrze wyglądam? Pięknie. Bo to już ta moja czapka z Gauguina, ona jest super, ale już tyle lat ją mam, że... No tutaj jest jakiś chyba lepszy, a fajnie taka. Nie gryzie. Tak, na pierwszy rzut to jest taka niegryząca. A co my tu mamy w składzie? 82% mohair, poliamid i elastan. Mohair? Mohair. Jestem moherowym beretem. 80% moherem jest to. Tak. To mamy i mamy, słuchajcie, firma nazywa się Hey Sis, tak się nazywało? Nie, She is Sunday. I zamówiłam. Zobacz. Jaka ty jesteś piękna! Jaki piękny kolor, ale zauważyłam, że jak mam coś takiego różowego na sobie, to moje włosy wydają się rude wtedy. W sensie takie, tak jakby podtony troszkę czerwone, a absolutnie nie mam rudych włosów. Ale ty jesteś piękna i na takim misiu pod spodem, to też było chyba 30% zniżki i mam ten rozmiar SM, chyba najmniejszy, a może właśnie nie? Nie wiem. Ale fajna. Nie jest taka mała. Także super, piękne. Oni mają takie ładne w ogóle bluzy w takich albo takich intensywnych kolorach, albo wręcz pastelowych. Gdzieś coś mi zaleciało jakby fajkami, ale nie chyba. Nie znoszę zapachu fajek. Ale najgorszy dla mnie jest zapach Red Bulla teraz. O Boże, nie wiem dlaczego. Piękna bluza. Także tyle. Tutaj mam jeszcze takie dodatki, ale to już... Zostawię sobie. Kot leży na tej torbie, także kot jest przeszczęśliwy. Widzicie, jak to jest. Kota można łatwo uszczęśliwić, nie? Wystarczy sobie coś zamówić, a kot będzie szczęśliwy z pudełeczka. Także taka paczuszka, bardzo fajnie, miała przyjść wczoraj, ale przyszła dzisiaj, no bo to tak wiecie, bardzo dużo paczek podobno, że ma kurier, tak? Tak mówił, że wczoraj wręcz nawet jakbyśmy chcieli gdzieś tam pojechać i odebrać, to już nie miał miejsca w busie, żeby ją w ogóle włożyć. Kota. Kota. Kici, kici, kici. Hi. Ja sobie siedziałam na twojej torbie i pilnuję bigosów. Tak, kota? Widzicie, jak pięknie pasuje? Jaki kot szczęśliwy. Po co jakieś zabawki? Jakiej można kupić torbę? Kota, mam dla ciebie prezent na ten... Na święta. Torebki wszystkie po prezentach jej damy, co? Kot będzie szczęśliwy. Jedna jest taka większa, to akurat się zmieści i nawet obróci trzy razy.
Kici, kici, kici. Jak ci tu ładnie oświetla. Kici, kici, kici. Ojejku, jaki ma mocny zapach. Kto to? Serum. Co ty, serum będziesz pić? Nie no. Ja muszę wszystko powąchać. Ale po co trzymasz łyżki, dwa kubki do serum? No, o nie, bo to tak czekałam, aż ty wejdziesz po prostu. Chciałam sobie w międzyczasie, ten, chciałam nalać herbatkę. Ja herbatę z serum. Ja mam tak, serum że ja... Serum do herbaty, czekajcie. 4 miesiące tylko ważne, o to, ale to akurat idealnie, bo... Ulica Święty Marcin? Mają błąd na etykiecie? Co? Jest taka ulica Święty Marcin. Święty Marcin czy Świętego Marcina? Nie, Święty Marcin, się nazywa ulica. Tak? No. A wiesz, że mąż Laury to Marcin i oni mają biuro, czy tam siedzibę na ulicy Świętego Marcina. Ulica Święty Marcin, to jest w Krakowie gdzieś, tak? Czy Poznań. A, okej. Okay. Nie okazało, Święty Marcin, właśnie się nazywa. Tak? No? Co chciałam powiedzieć? Nie wiem, co chciałam powiedzieć. Co ja chciałam powiedzieć? Coś pewnie mądrego, no. Coś odnośnie tego, ale... A, bo że ja tak odnośnie zapachów, to czasami się łapię na tym, że... Znaczy zawsze tak robię, ale nie zdawałam sobie z tego sprawy. Że na przykład jak pranie zdejmuję, to mam swój rytuał. Zawsze zaczynam od bielizny, ale zawsze chcę powąchać. Tak ja lubię, no widzicie, że ja lubię zapachy, lubię tu całuzoflory, lubię jak w domu pachnie, świeczki, patyczki, takie rzeczy. I lubię też jak pranie mi pachnie. I zawsze pierwsza rzecz, jaką tam zdejmuję, to chcę powąchać, tak? Czy pranie wyszło i czy pachnie. Ale najczęściej zaczynam od zdejmowania takich tych rzeczy drobnych, czyli bielizny. I przeważnie są to pierwsze. Majtki Jurka. Więc chodzi na to, że je zdejmuję i je wącham. Fetysz. Nie też bym wąchała jego majtki, tylko po prostu sprawdzał, czy... czy pachnie pranie, no a że akurat zaczynam od tego, to mam, słuchajcie, herbatkę. Pachnie pięknie. Tylko że trzeba właśnie, wzięłam łyżkę, bo trzeba przytrzymywać, żeby ta żurawina. Nie wygląda to już instagramowo, ale... Nalać ci? Spróbuj powiedzieć, że nie. A co, ty tu masz kawę? No, miałam. Leci ci po podłodze, kuźba. Na kapten jak leci lepiej. Pudełko postaw. Pudełko. Podłoga mokra, podłoga już? No mokra, no zaraz wytrę. Może jakąś matkę przyniosę, chodź. Oho, jeszcze ślepa jest. To już jest normalna herbata. Ma. No, o taką podłogę to trzeba dbać, żeby była na lata. Ale tak wygląda tak ładnie, że mi to nie przeszkadza. Proszę. Dzięks. Merry Christmas. O, jak pięknie pachnie. O, jak pięknie pachnie. Goździkami? Pomarańczą? Goździkami. O, trochę więcej miodu można dać. Znaczy trzeba dać, jeszcze trzeba tutaj dołożyć. Ale czuć zapach, czuć naprawdę smak. Tak jak się kupuje te wszystkie w tych woreczkach, takie wiecie, sklepowe, to jest nawet lepsze. Super. Jak macie jakieś swoje przepisy, to możecie podesłać na taką właśnie, na jakieś napoje. Nie. Jak macie jakieś przepisy na takie swoje herbatki, albo jakieś takie, wiecie, świąteczne, to możecie podesłać. Widziałam, że właśnie ktoś tam gotował, albo że z gruszką też były takie herbatki. Proszę popatrzeć przez okno. Także to jest super. I tak ładnie wygląda. Nie, tylko powinna być, znaczy myślę, że lepsza by była taka parzona, bo herbata mogła być sama w sobie lepsza. Tylko że nie mam takiego koszyczka. Bo jak była właśnie Sandra, to zrobiłam normalnie w tym takim małym zaparzaczu. Ale taki mały zaparzacz to jest za mało na taki duży dzbanek, więc trzeba by było taki duży koszyczek, żeby tam więcej tych liści włożyć, a nie mam, także wrzuciłam normalnie torebki. Warto spróbować. Kota posiadła następne pudełeczko. Kota, mormuła teraz ci się podoba? Mhm. Zawsze tak jest. Kici, kici, kici. Fajne pudełeczko, co? Pomyślej też o kotku. To moje laski. Tu wszystkie zdobycze. Kici, kici. Nie. 3 minuty później widzę, że kotu mocno wchodzi. Pudełkot. Pudełkotowanie.
Koci, co? Ła, jaka śliczna jest ta bluza. Piękna, ale jest troszkę inna niż zwykłe bluzy, bo zobaczcie, jest takim jakby półgolfem. Ale jest taka mięciutka i milutka od spodu. Piękna, ten kolor jest idealny. Naprawdę, tak mi się podoba, muszę znowu tam zajrzeć na tą stronę, bo wiem, że oni mieli tak dużo pastelowych kolorów. No ale jest przepiękna, bardzo mi się podoba, taka urocza, nie? Jak ten, jak powiedziałeś, że to jest jakbyś, jak myślisz o kolorze różowym, to właśnie taki, nie? Że to jest właśnie taki perfekcyjny odcień różu. Piękna jest, taka urocza, cute, normalnie, bardzo mi się podoba. Fajna. Tutaj jeszcze ma ściągacz na dole. O, tak, ale można ją właśnie podwinąć. Mam nadzieję, że się ściągacze nie porozciągają, ale są takie całkiem dopasowane. Także jest nadzieja. Piękna. Gdy Jurka coś bym powiedziała, ale nie wiem, czy to potem dodam. Ja nie lubię tak żebrać, prosić o coś. Ale ponieważ miałam też nie mówić, ale powiem. Ojej, kłaki, kłaki. Ponieważ dzisiaj są moje urodziny. Dlategoż chciałabym, jeżeli możecie coś zrobić miłego, jeżeli oglądacie, a nie subskrybujecie, to żebyście kliknęli przycisk subskrybuj, bo to nic nie kosztuje, a zawsze po prostu dużo znaczy dla mnie, tak? A zawsze po prostu moje filmy będą Wam się wyświetlały regularnie w powiadomieniach. Jak nadal wchodzę w statystyki, to widzę, że 60% ludzi, którzy mnie oglądają, nie subskrybują. Także jeżeli chcecie mi zrobić dzisiaj przyjemność, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem i wciśnijcie właśnie ten przycisk, żeby subskrybować. Powiem Wam, że tak szczerze, trochę mnie zaskoczyły wyświetlenia we Vlogmasie, bo ostatnio rzeczywiście były wyższe, jakby do listopada, a Vlogmas taki, nie wiem, czy ludzie już się przesycili, czy za dużo tego jest, że rzeczywiście, i to nie tylko u siebie, bo widzę też, specjalnie obserwuję u innych i mam wrażenie, że w ogóle są niskie wyświetlenia. Że niektórzy mają sporo komentarzy, no ale wiecie, no to ja się nie mam co porównywać z kimś, kto ma, nie wiem, 150 tysięcy obserwujących, ale nadal te wyświetlenia są niższe i widzę, że też dużo dziewczyn o tym mówi. I rzeczywiście tak jest, że jakoś jest słabiej, czy ludzie się przesycili, czy nie mają czasu, czy mają już dosyć. W ogóle widzę też, że bardzo dużo twórców nie robi w ogóle vlogmasów w tym roku. I w sumie to się nie dziwię. Wydaje mi się, że zaczynamy jakby stawiać na siebie troszkę bardziej i zaczyna nas to wszystko troszkę może przytłaczać w ogóle jakoś, tak wiecie, ten cały internet i to wszystko, co się w nim pokazuje, że jakoś tak chcemy się może troszkę od tego odciąć, troszkę może zmniejszyć, mam takie wrażenie, nie wiem jak to wytłumaczyć nawet tak, żebyście zrozumieli, ale jakoś tak widzę właśnie, że dużo osób nie robi vlogmasów, tylko właśnie postawiło na siebie, bo ten czas grudniowy jest taki szalony, tak? No trzeba to przyznać, jest naprawdę szalony dla każdego. Także tak, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jeżeli nie subskrybujecie, to wciśnijcie przycisk, zróbcie mi taki mały prezent urodzinowy, będzie mi bardzo miło. Także bardzo Wam dziękuję. Przebrałam się, słuchajcie, ubieramy się. Jurek poszedł z psem, idziemy, bo już zaczyna mi w brzuszku burczeć, także czas na urodzinowy obiadek. Ja dzisiaj nie planowałam jakichś, wiecie, żadnych imprez, ani nic takiego. Mamy po prostu dzień wolny, taki tylko dla siebie i chciałam tak naprawdę spokojnie go spędzić. Pójdziemy teraz na taki mały, tutaj jakby lokalny jarmark, ale to myślę, że tam jest dosłownie kilka straganów i tyle. I potem właśnie pójdziemy coś zjeść, wrócimy i obowiązkowo dzisiaj na koniec dnia musi być The Holiday. Także tak akurat jeszcze dzisiaj się fajnie złożyło, że ta paczka przyszła, więc wiecie, taki jakby prezent. Także bardzo fajnie. Tak wyglądam, zobaczcie, założyłam taką śliwkową, burgundową koszulkę z Laurelli. Do tego mam w podobnym odcieniu kozaki. No i oczywiście mój płaszcz i jeszcze mam czapkę. Czekajcie, tak żebyście widzieli mnie. Chyba nie będę brała żadnego szalika. Tak mi się wydaje, bo jest ciepło, tylko że głowę urywa. Ale, o, hop.
zawiążę. A tutaj ten płaszcz można, tak wiecie co, zapiąć. On już tutaj ma, o tutaj jest guzik, a tutaj jest pętelka. O, i raczej nie powinno mi. O, i wtedy taki ładny kołnierzyk nawet powstaje. Nie widziałam tego jeszcze, słuchajcie. Także tak. No, gdzie ty jesteś tutaj, Hanna? Zapinamy się. Może raczej nie powinno mi wiać. I tutaj mam jeszcze to i to. Oczywiście. O, założymy czapkę, bo nie lubię bez czapki, bo to zimno, nieprzyjemnie i włosami rzuca. Także o, trzeba dbać o skórę głowy, o włosy, nosząc dobrej jakości czapki. Także tak wyglądam, słuchajcie, torebka Wiktorii. Możemy tak wziąć się na taką krótszą rączkę, co? Tylko ją tak o pół włożyć. Tak? O, też tak cute wygląda, nie? Co to jest? A, otworzyła się. A no tak, bo to może się tak otwierać. A to jakby ta część schowana, paska będzie ją odciągała do góry. Ale o, jak wygląda. Szłodziasznie. Co nie? Tak wyglądam, proszę bardzo. Idziemy. Widzieliście w ogóle coś? Jakbyście tam nic nie widzieli, to jeszcze się raz tutaj pokażę. Tak, proszę bardzo. Ciemno jak zwykle. Słońca to już nie pamiętam. Ale chociaż nie pada i jest ciepło. Tylko, że wieje. Dobra. O, idziemy. Piosenka Morisa dzisiaj. Piosenka Morisa. Zniszczymy wam piosenkę świąteczną. Tylko zaraz. Zaraz. To by była ulubiona piosenka świąteczna Morisa. Chimkin having. Chimkin having. Właśnie to wymyśliła. Jak to się nazywa? Millen Carter. Millen Carter. To taka dosyć dobra ślakodajnia jest. Nie tylko, tam różne rzeczy mają. Oni tam mają ogon homara. A ostatnio to widzieliśmy w Blow Deck. Myślisz, że go bolało? Na pewno. Ale ostatnio to widzieliśmy w Blow Deck i pomyślałam sobie wtedy, że chciałabym tego spróbować. Także... A tam gdzie zablokujemy? No tam, przecież o tam? Czeka? Ty nie wysiądziesz. Ale mamy wyżarkę. Mieliśmy taką deskę ze stykami. Jak ona mówisz, co to jest? Filet mignon, ribeye. Te są filet mignon. No, to jest ribeye, a tam jest angus. I tutaj mamy jeszcze lobstera. Lobster tail. Taki przystojek. Tu jest ketchup. Tu jest sos beef. Jakiś tam beef, coś tam. Winny. To jest winny. Frytki. I jeszcze... To jest coś, nie wiemy. To jest nadziewana kość. Nadziewana kość, tak? No. Grzybki. Karty felki. Ja to... Aż nie wiem, mam od czego zacząć. Myślę, że to wszystko. Jak nic, będzie nam się dobrze spało po, czym, po, tymś, po czymś takimś. Mhm. Ja bym chciała tego. Zaraz się do tego normalnie przybiorę. Ała. Będzie? Bardzo intensywny smak. A co to jest to na rogu? To są... A to takie kawałki cebuli. I to tutaj. Jest to to? Tak, to? Tak, taki paj wygląda, nie? Cebula taka usmażona w cieście. Jak zaczynamy? Nie wiem. Przekroić go na pół? No ja chciałam odłożyć aparat i zacząć jeść, poczekaj, wiesz? Tylko go przekryjmy. No to przekryj go. Zobaczymy, jaki jest piękny. O, ten nóż to widział lepsze czasy. No, masz dobrze. Pięknie. Test smaku i już możesz jeść. Dzięki. Dobry. Dobry. Tutaj nawet nam sugerowali, że każdy inny stopień wysmażenia. Także zaufaliśmy szefowi. Fajnie, tylko bardzo ciepło tutaj jest. Bardzo ciepło, bo jest bardzo dużo grzejników i są wszystkie włączone. Dobra, może się. Dzięki. Miałaś z nim pomoc, prawda? Gorzej, ja go kochałam. Czas po. Taki właśnie urodzinowy wieczór. Czas po, idealny. The holiday, czy może być coś piękniejszego?
Tak. Pełny brzuszek, ale tak pełny, że pełny. Morisek, kucyczek, choineczka, The Holiday w telewizji. Piękny. Tak? Wyglądamy?